Cześć. Zastanawialiście się kiedyś, jaki jest najlepszy laptop do grania w stare gry? Niby proste pytanie. Problem polega na tym, że odpowiedzi jest tyle, ilu jest odpowiadających. Bo już o tym kiedyś mówiłem i tutaj to powtórzę. Szukając sprzętu do retro zabaw, trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, co ja tak naprawdę uważam za retro. Wiadomo, dla jednych retro to Space Invaders, dla innych Doom, a jeszcze dla innych... A już na różnych grupach trwają dyskusje, czy PS3 to retro. W tym materiale podzielę się z Wami moim typem na dobry mobilny sprzęt do grania, który przy odrobinie szczęścia będzie kosztował tyle, co nowa gra. Może w edycji kolekcjonerskiej. Nawet jeśli jesteście jednymi z tych, którzy uważają, że jak retro to tylko coś z lat max 80., to czy naprawdę chcecie się babrać w tym sprzęcie? Okej, być może zabrzmiało to trochę wulgarnie, więc rozwinę. Nie mam oczywiście nic do starego sprzętu, mam go całkiem sporo, jednak nawet jeśli chcę zagrać w Eye of the Beholder, to nie wyciągam z szafy Amigi czy jakiegoś starego peceta, tylko staram się odpalać grę na w miarę nowym sprzęcie, z wygodniejszą myszką, lepszym monitorem itd. Więc wybierając laptopa do tego odcinka, kierowałem się tym, aby był to sprzęt przyjemny w obcowaniu. Bo pewnie, że mogę Wam zaproponować takiego oto IBM-a 365XD. Cudo. Mam nawet zestaw pcimś do niego. Tylko ekran jest fatalny. Dźwięk lepiej jakby go nie było. A dysk jest raz, że mały, a dwa... W głowie liczę już godziny, ile życia mu zostało. To nie jest sprzęt, na którym chcielibyście grać w Dooma, ale jest to zdecydowanie sprzęt, który ja przynajmniej chcę mieć w kolekcji. Zwłaszcza, że coraz trudniej jest zdobyć, a jak już się gdzieś pojawią, to swoje kosztują. Mogą też iść w drugą stronę i pokazać takiego ThinkPada, na którym pomimo tego, że jest to sprzęt z 2010 roku, to po dziś dzień na nim pracuję pod kontrolą W10. Tylko że znowu, taki sprzęt będzie niepotrzebnie za drogi, bo ludzie cały czas z tych laptopów korzystają, czego ja jestem przykładem, więc automatem mają one większą cenę. Idąc tropem ThinkPadów, zastanawiałem się chwilę, czy nie pokazać Wam modelu A31. Te były już robione z myślą o Windows XP, jednak mają one słaby układ graficzny, a skoro już szukałem czegoś pod XP-ka, to wolałem wybrać coś, na czym faktycznie da się grać. Podsumowując ten wstęp, na potrzeby tego odcinka szukałem sprzętu na tyle starego, aby był już tani, ale nie za starego, aby nie odpychały jego parametry jak słaba grafika, monitor czy głośniki. I przypomniałem sobie, że mam w kolekcji chyba idealnego kandydata. Acer Aspire 1692 WLMI. Zanim przywalicie pięścią w klawiaturę, że Acer, że z tej mrocznej ery Acera, która psuła się na potęgę, posłuchajcie. To prawda, że Acer miał w latach świetności tego sprzętu problemy zarówno z jakością, jak i serwisowaniem laptopów. Tak się składa, że pracowałem wtedy w sklepie komputerowym i doskonale te czasy pamiętam. W skrócie wyglądało to tak. Acer sprzedawał dawno temu laptopy, które przez długi czas były jednymi z najtańszych, jeśli nie najtańszymi notebookami dostępnymi na polskim rynku. W kategorii cenowej nic się z nimi nie równało. Jeśli chciałeś najtańszego laptopa, to kupowałeś Acera. Cena była jednak okupiona jakością wykonania. Obudowa z taniego plastiku, zawiasy chyba z papieru, parametry też nie najlepsze i do tego komponenty produkowane przez firmy, których nazw nigdy nie słyszeliście. Przynajmniej wtedy. Na domiar złego, serwis, który działał na terenie naszego kraju, delikatnie mówiąc, nie był solidny. Dopiero w późniejszym czasie centrala firmy zdecydowała o przeniesieniu serwisu za granicę. Chyba do Czech albo Słowacji, jeśli mnie pamięć nie myli. Jednak tego modelu te problemy nie dotyczą, gwarancji już przecież dawno nie ma, a że nie był to najtańszy laptop, to jego parametry są całkiem niezłe. Dodam, że Acer posiadał wtedy w ofercie notebooki spółki Premium. Nazywały się one Ferrari, były zamknięte w karbonowej obudowie i miały ładne logo znanego producenta samochodów. Były to bardzo wydajne jednostki z dobrymi parametrami i kosmiczną ceną. Klasyczna seria dla entuzjastów, jak to się dzisiaj ładnie mówi. Takim laptopem był na przykład model 4005 WLMI, u którego sercem był 64-bitowy procesor AMD Turion 64 Mobile z taktowaniem 2 GHz.
Jeśli jednak weźmiemy samą wydajność za wyznacznik, to tak się składa, że Acer posiadał w ofercie identyczne notebooki, minus cena za licencję dla Ferrari i minus karbonowa obudowa oraz z intelowym odpowiednikiem, co prawda 32-bitowym. I to jest właśnie model 1692 WLMi. Laptopy te były o kilka tysięcy tańsze od tych z logiem Ferrari i miały bardzo zbliżone osiągi. Wtedy był to świetny sprzęt do grania nawet w nowe gry, czyli z dzisiejszej perspektywy powinien być dobry do grania w stare gry. Wiem to, bo kupiłem tego laptopa 16 lat temu i grałem wtedy na nim zarówno w stare gry, jak i nowe. Przeszedłem na nim m.in. Obliviona, Duma 3, drugiego Half-Life'a czy Painkillera. Ale też napisałem na nim pracę inżynierską, magisterską, a częścią tej pierwszej były rendery z programu Maya. Nie muszę przekonywać siebie, spróbuję przekonać Was, że jest to idealny laptop do grania w starsze tytuły i do tego tani. Sprawdźmy razem, na ile go stać i co można w nim usprawnić, a jak się przekonacie, można przy nim chwilę pogrzebać. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że nie namawiam Was na ten konkretny model, bo jego kupienie wcale nie jest takie proste. Traktujcie tę konfigurację jedynie jako drogowskaz. Szukając czegoś dla siebie, jeśli wydajność tego laptopa Was zadowoli, po prostu rozglądajcie się za podobną specyfikacją. Może już teraz podpowiem, jakich modeli możecie szukać. Są to niemal lustrzane kopie wybranego Acera. W Toshibie i Asusie jest odrobinę lepszy procesor, ale jak za chwilę zobaczycie, nie jest to istotne. Ten materiał zrobię trochę inaczej niż zwykle, to znaczy będę Was na bieżąco informował o wynikach w benchmarkach po dokonanych modyfikacjach, bo to oczywiście będą. W dalszej części klipu, jak już wszystko zostanie zmodowane, podkręcone i tak dalej, przejdziemy do testowania gier. Zanim powiem o wnętrznościach, zaznaczę jeszcze, że systemem, jaki tutaj gości, jest Windows XP w wersji Home, czyli taki, z jakim laptop był dostarczany. Co my tutaj mamy? Seria 1690 ma naprawdę wiele różnych wcieleń, ta moja wersja jest jedną z lepszych. Mocniejszy jest na przykład model 1694, gdzie osadzono wydajniejszy procesor. Dlatego jeśli ktoś chciałby nabyć model z tej serii, to ważne, aby szukać z oznaczeniem nie mniejszym niż 1692. Inne, niższe modele będą miały gorszy dedykowany układ graficzny albo jedynie grafikę współdzieloną i gorszy procesor. Na przykład model 1691 WLMi posiada właśnie gorszą kartę graficzną z mniejszą ilością pamięci dedykowanej. Procesor, jaki się tutaj znajduje, to Pentium M740. Jest to jeszcze procesor 32-bitowy jednorodzeniowy o taktowaniu 1,73 GHz. Pamięci cache drugiego poziomu mamy tu i 2 MB, a FSB wynosi 533 MHz. To ostatnie jest istotne, o czym za chwilę. Jak mówiłem wcześniej, na bieżąco będę Wam podawał wyniki z różnych benchmarków, zatem w parze z Pentiumem M740 w Cinebench 2003 scena renderowała się 114,3 sekund, a wynik z Cinebench w wersji 11.5 to 0,39. Tak wyglądają wyniki na stokowych wartościach zegara, tylko nie wiem, czy to moja wewnętrzna cebula, czy faktycznie wszyscy to robili, ale te procesory bardzo fajnie się kręcą i szkoda byłoby z tego nie skorzystać. Zresztą na stokowych zegarach chyba siedzieli tylko nieliczni. U mnie 740 pracował cały czas z częstotliwością 2 GHz, a rekord, jaki udało mi się uzyskać, to 2,13 GHz. Nawet dało się na takim zegarze pracować, ale po 4 godzinach w Oblivionie temperatura dobijała do granicy restartu, więc nie był to dobry pomysł. Robiło się to banalnie prosto. Wystarczyła specjalna wersja programu SetFSB z już ustawionym zegarem PLL. Po pobraniu jedyne, co pozostawało, to sprawdzenie swojego szczęścia w loterii silikonowej. Znałem kilku posiadaczy tej serii procesorów i każdy je podkręcał z powodzeniem, więc tak w mojej głowie narodziła się myśl, że wszyscy to robili, ale pewnie wyprowadzicie mnie z błędu. Co ważne, laptopy po podkręceniu działały stabilnie i nie grzały się jakoś nadprzeciętnie, a mówimy tutaj o solidnym OC z 1,7 do 2 GHz, a to wszystko kilkoma kliknięciami. A jaki to miało wpływ na wydajność? Poprzednio w Cinebench 2003 scena renderowała się 114,3 sekund. Po OC do 2 GHz widzimy czas 100,1 sekund. W Cinebench R11.5 też poprawa. Było 0,39, teraz mamy 0,46. Czyli poprawa jest zauważalna. Dodam, że program SetFSB można skonfigurować tak, że będzie się odpalał razem z systemem z dodanym OC, więc laptop zawsze będzie podkręcony.
Robiąc takie OC, warto pomyśleć o jakimś programie do monitorowania temperatur. Ja jestem fanem Mobile Meter. Malutki, darmowy i funkcyjny. Pozwala nawet ustawić przezroczystość i przypiąć okno z wynikami, na przykład do prawego górnego rogu. Inna propozycja to CoreTemp. Robi to samo, też darmowy, ale nie pozwala przypiąć się do pulpitu i ustawić przezroczystość. Czy to wszystko, co można wycisnąć z tego CPU? Cóż, z tego konkretnego procesora może i wszystko, ale jako iż mamy tutaj soket 479 MPGA oraz chipset i915, to możemy za skromne 10 zł jeszcze bardziej podbić wydajność laptopa. Jak tego dokonać? Robi się to z pomocą tzw. pin moda. Czyli tak jak w przypadku BSEL moda, będziemy chcieli oszukać płytę główną, że mamy do czynienia z procesorem o większym FSB. Wymóg, jaki stawia nam ta metoda, to chipset serii i915 lub i910 oraz procesor z FSB 400 MHz. FSB naszego procesora to 533 MHz, czyli ten procesor się nie nadaje. Szczęśliwie dzisiaj za 10 zł można kupić na przykład takiego Pentiuma M735, czyli praktycznie model gorszy, ale na szynę 400 MHz i możemy już z jego pomocą dokonać modyfikacji. Dostanie się do soketu w przypadku tego Acera jest bardzo proste, chyba najprostsze ze wszystkich laptopów, z jakimi miałem do czynienia. Nie trzeba ściągać klawiatury, rozkręcać całego spodu, wystarczy odkręcić kilka śrubek i mamy dostęp do procesora. Dalsze kroki są równie proste, bo pin mod to bardzo prosta modyfikacja, tak jak BSEL mod. Na odpowiednie otwory w sokecie nakładamy cieniutki drucik, może być pozyskany np. z uszkodzonej taśmy IDE. Listę przykładowych procesorów, które się do tej modyfikacji nadają, widzicie na ekranie. Po osadzeniu drucika wkładamy w soket nowy procesor i to wszystko. To znaczy, to wszystko, jeśli nie chcecie z tym przesadzać, bo temat jest bardziej rozbudowany. Jednak zakładam, że nikomu nie zależy dzisiaj na ekstremalnym podkręcaniu starego sprzętu, bo przecież można sobie za grosze kupić lepszy model laptopa i potrzeba podkręcenia zniknie. Jeśli jednak ktoś chciałby się zapoznać z tematem głębiej, to linki do kilku źródeł umieszczam w opisie. To już trzeci raz na tym kanale, kiedy bawię się w jakiegoś moda na CPU. Jest to pewnie ryzykowne, ale hej, podobno na łożu śmierci ludzie nigdy nie żałują tego, co zrobili, ale tego, czego nie zrobili. Więc polecam spróbować. Jeśli stanie się coś niepożądanego, to nie będzie to droga lekcja. Do it! Okej, po sprawdzeniu wszystko działa, a nowy procesor pokazuje nam teraz częstotliwość 2,26 GHz. Sprawdźmy zatem, ile uzyskamy teraz w Cinebenchach. W wersji 2003 scena renderowała się 88,2 sekund, a w wersji 11.5 uzyskaliśmy 0,52 punkta. Za 10 zł? Chyba nie najgorszy wynik. A jak przekłada się to na temperatury? Przed modyfikacją temperatura procesora podczas mocnego obciążenia mieściła się w zakresie 71-74 stopnie. Teraz pod takim samym obciążeniem temperatura dobija do podobnych wartości. W szczycie widziałem 71 stopni. Tutaj zaznaczę, że czynności takie jak przeczyszczenie chłodzenia i wymiana pasty w tak starym laptopie powinny być na szczycie listy rzeczy do zrobienia po zakupie. Więc warto tutaj zajrzeć, nawet jak nie planujecie robić moda. Faktem jest, i pamiętam to bardzo dobrze, że laptop się grzeje. Trzymanie go na kolanach podczas grania, co często praktykowałem, nie jest specjalnie przyjemne. Książka pod laptopem była zbawieniem. Kiedy nabyłem lapka, to po wyjęciu z pudełka ilość RAMu wynosiła 512 MB. Ale kilka minut później pamięci było już 2 GB, w dwóch kostkach po 1 GB. Wiedziałem, że te 512 mi nie wystarczy, więc od razu zamówiłem moduły na wymianę. 2 GB to maks, na jaki pozwala płyta główna. Ja zainstalowałem w środku moduły DDR2 533 MHz marki Kingston. Choć kiedyś kosztowało to rękę i nogę, to dzisiaj koszt całego zestawu kości, i to nawet z lepszą częstotliwością, to kwestia kilku złotych. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby wymaksować RAM. Przechodzimy do karty graficznej, a ta jest całkiem niezła. Mamy tutaj małego potworka o nazwie ATI Mobility Radeon X700 ze 128 MB dedykowanej pamięci.
Bazowy zegar wnosi 358 MHz, a zegar pamięci to 345 MHz. Karta wspiera API DX9, ale niestety obsługuje jedynie Vertex i Pixel Shader w wersji drugiej. W praktyce oznacza to, że na przykład w pierwszego Wiedźmina na tym sprzęcie nie pogramy. Nie szkodzi, Wiedźmin to i tak gra z innej epoki niż ten sprzęt. Powiem krótko, w chwili premiery karta była fenomenalna. Pozwalała na laptopie grać w każdą nową grę przy rozsądnych detalach i rozdzielczości. W dodatku istnieje też droga upgrade'u, bo karta jest na PCI Express i można do laptopa wsadzić model z 256 MB. A biorąc pod uwagę, że sprzęt jest już stary, to można czasem znaleźć układ za grosze. Niestety, przygotowując ten materiał, nie udało mi się znaleźć akurat do tego modelu laptopa. Nie ma co rozpaczać. Mobilny X700 ze 128 MB też jest dobrym sprzętem, a jak wygląda na tle innych rozwiązań? To zestawienie ze strony NotebookCheck będzie pomocne. Zwróćcie uwagę na model o 1% wydajnościowo gorszy, HD4225. Przejdźmy zatem na TechPowerUp. Ponieważ w bazie TechPowerUp nie ma wyników dla mobilnego X700, zakładamy, że ten Radeon jest wydajnościowo identyczny. 1% to żadna różnica. Zatem, od modelu HD5450, który osadziłem w kompie za 50 zł, dzieli nas tyle. A do karty, którą lubię używać do porównywania wydajności starszych zestawów, czyli GTX 450, brakuje nam tyle. To jednak tylko ciekawostka, bo w retrosprzęcie nie potrzebujemy nie wiadomo jakiej karty, a na tej HD5450, jak słaba by ona nie była, odpalałem gry nawet w Full HD. Sprawdźmy zatem, jak karta radzi sobie w benchmarkach. Sprawdziłem 3D marki od wersji 2001SE do wersji 2005. Wyniki widzicie na ekranie. Co ważne, są to wyniki ze stokowym procesorem bez żadnego OC. Teraz dodajemy pin moda i delikatnie podkręcimy GPU. X700 aż prosi się o podkręcenie, więc te skromne 27 MHz na rdzeniu i 10 MHz na pamięci nie będzie problemem. I tak jak przy SetFSB, możemy dodać te wartości OC tak, aby były ustawione przy każdym uruchomieniu laptopa. Zainstalowałem też najnowszy sterownik, jaki udało mi się znaleźć. Podpowiem, że prawie na pewno dla starszych kart ATI będzie to podrasowany sterownik Omega. Co to wszystko dało? Oto wyniki z 3D Marków. Poza konkursem przeprowadziłem jeszcze test 3D Mark 2006, choć ten test nie jest dedykowany na tej klasy sprzęt. W każdym razie oto wynik. Matryca, jaką tutaj mamy, jest całkiem niezła. 15,4 cala, proporcja 16:10 przy natywnej rozdzielczości 1280x800. Kolory są żywe, a kąty nie są tragiczne, choć mogłoby być lepiej. Acer chwali się, że zastosowano tutaj technologię Crystal Bright, co po naszemu oznacza, że matryca błyszczy się jak psu. Co jednym się spodoba, a innym nie. Dzisiaj rozważając takiego laptopa jako maszynkę do gier, weźcie pod uwagę, że 1280x800 oznacza, że gry na przykład 640x400 będą się tutaj bardzo ładnie skalowały. W takiego stonekeepa aż chce się tutaj grać. Następny komponent, któremu się przyjrzymy, to dysk. W Acerze jest zainstalowany twardziel o pojemności 80 giga. Wystarczający, zwłaszcza wtedy, jednak mam z nim inny problem. Otóż dysk jest coraz bardziej słyszalny. Nie oszczędzałem go i nie mam wątpliwości, że jest już na ostatniej prostej. Trzeba go zamienić. Niestety jest to notebook z tych czasów, kiedy SATA dopiero wchodziła do użytku i tego złącza tutaj nie uraczymy. Zamiast tego mamy 44-pinowe złącze PATA, więc zamontujemy w nim SATowy dysk SSD. Dysk, jaki nabyłem, to najtańszy nieużywany dysk SSD o pojemności 128 GB, jaki był dostępny na Allegro. Padło na Hikvision S100. Nie wiem, dlaczego ten dysk był taki tani, bo 77 zł i 48 groszy to mało nawet jak na szrot. Aha. A tak na poważnie, to powodem jest prawdopodobnie to, że ta konstrukcja nie posiada DRAM-u, co może zniechęcać kogoś, kto szuka dysku do nowego kompa, ale nie jest problemem dla mnie. Dodatkowo dysk jest dostarczany w bardzo skromnym opakowaniu, a naklejka na dysku została chyba wydrukowana na drukarce atramentowej. Nie myślcie jednak, że Hikvision to chińska firma krzak, nic z tych rzeczy. Jest to znany producent kamer i sprzętu do monitoringu. Weszli w segment dyskowy, aby móc zaoferować klientom magazyny danych oparte o własne rozwiązania. Jak jednak podpiąć dysk SSD do laptopa, który nie posiada SATY? Robi się to z pomocą takiej oto przelotki. Jej koszt to jakieś 15 zł.
Tylko po dodaniu adaptera konstrukcja się wydłuży tak bardzo, że nie zmieści się do środka. To mały problem, bo można z góry założyć, że te tanie dyski SSD nie zajmują w obudowie za dużo miejsca i proszę. Cała płytka jest jak widać malutka. Po dodaniu adaptera mamy cały czas mniejszy rozmiar niż zajmowałby talerzowy dysk 2,5-calowy. Te adaptery są raczej solidne, ja w każdym razie nie słyszałem, żeby komuś się taki gadżet zepsuł. Dysk z kolei to już inna historia, zwłaszcza jak zdecydujecie się na jedno z najtańszych dostępnych na rynku rozwiązań. A czy po takiej zmianie zyskamy na szybkości, skoro dysk SATowy podpinamy do złącza ATA? Pewnie, oto wyniki dysku talerzowego w benchmarkach ATTO oraz Crystal Disk Mark. Widać tutaj, że dysk dobija zarówno w odczycie, jak i zapisie do około 36 MB na sekundę. Na dysku SSD wyraźna poprawa. Zapis staje na 50 MB, a odczyt dobija do 95 MB na sekundę. Dlaczego te wyniki dla SSD-ka są takie słabe? Bo tak naprawdę to są wyniki tej przelotki. To ona spowalnia dysk do parametrów dysku ATA UDMA 5. Dlatego nie warto szukać szybkich dysków do takich celów jak nasz, bo i tak ich szybkość zostanie okrojona. Nie zapominajmy też, że te 50 MB w zapisie i prawie 100 w odczycie to całkiem fajne prędkości w takim notebooku. Warto też pamiętać, że choć mamy dysk SSD, to nie zyskujemy specyficznych dla SSD-ka opcji. W skrócie, laptop myśli, że ma do czynienia z dyskiem talerzowym. Prędkość to nie jedyna zaleta takiego combo, korzyści jest więcej. Po pierwsze, takie rozwiązanie praktycznie wcale się nie grzeje, a wariant talerzowy robił się całkiem ciepły po kilku godzinach pracy. Taka konstrukcja jest też łaskawsza dla baterii, która choć stara, to te 10 minut bez gniazdka wytrzyma. To, że nie generuje żadnych dźwięków, chyba jest oczywiste, czego nie mogę powiedzieć o tym starym dysku. I przede wszystkim takie rozwiązanie jest łaskawsze dla portfela. Najtańszy dysk ATA 120 GB talerzowy do tego notebooka kosztował w dniu pisania tych słów niespełna 200 zł, oczywiście używany. Dysk SSD o pojemności 120 GB w górę plus przelotka to mniej niż 100 zł. Co ciekawe, procedura instalacji, a może raczej przenoszenia systemu na nowy dysk w przypadku Acera jest banalnie prosta, a wszystko za sprawą oprogramowania, jakie daje producent. Oczywiście podobne możliwości dają programy innych producentów laptopów. Wystarczy zrobić sobie płytę startową z obrazem i po podpięciu nowego dysku zbutować taką płytę. Aha, wcześniej wypadałoby stworzyć jakieś partycje. Miałem pod ręką tylko SuperF diska, który tworzy jedynie FATowskie partycje, ale po zainstalowaniu systemu skonwertujemy je na NTFS. Procedura nie jest trudna i zajmuje jedynie chwilę. Oczywiście można też skorzystać z płyt systemem od producenta, ale chyba nigdy nie udało mi się kupić używanego laptopa z takimi płytami. Zerknijmy jeszcze na to, co widać z zewnątrz. Jakość obudowy nie jest najlepsza. Ta moja wygląda jak stół kreślarski, a zapewniam, że nic na niej nie kreśliłem. Przywołałem już serię Ferrari od Acera i tak jak mówiłem, jest to wydajnościowo podobna konstrukcja, ale zamknięta w innej obudowie. Trzymając się motoryzacji o serii 1690, można powiedzieć, że jest to taki Ferrari zamknięty w karoserii Poloneza. Można się też pokusić o taką myszkę, wtedy będziemy jak posiadacz Poloneza z przyklejonym logo Ferrari. Uszczerbki w plastiku zaczynają być coraz częstszym bywalcem takiego laptopa, zwłaszcza tyle lat od jego premiery. Część tych ubytków można łatwo naprawić, kupując uszkodzony model jako dawca części. Jakiś czas temu nabyłem identyczny egzemplarz ze spaloną płytą główną i co jakiś czas podbieram mu różne elementy obudowy. Przyjrzyjmy się jeszcze boczkom. Laptop może się pochwalić solidną ilością wejść i wyjść, jest nawet S-video, co dzisiaj może wydawać się czymś zbędnym, ale kiedyś, mając takiego laptopa i kabelek z Allegro za 15 zł zakończony euro złączem, można było oglądać filmy na telewizorze, co było bardzo fajną opcją. Jest tutaj też FireWire, co tak jak jest wideo pewnie się dzisiaj nikomu nie przyda, ale dawno temu zgrywało się tędy materiały z kamer DV. To były mroczne, ciężkie czasy. Jakieś 10 lat temu. Mamy jeszcze 3 razy USB 2.0, 2 z prawej strony, 1 na froncie. Dziwne i niewygodne, ale okej, lepiej mieć niż nie mieć. Znalazło się też miejsce na czytnik kart m.in. SD i MMC kosztem jednego ExpressCarda, bo jak widać jest tylko jeden slot.
Jest również wejście na kabel sieciowy, modem pomijam. Lewa strona to napęd optyczny. Napęd optyczny. Jest produkcji Matsushita. Jedna z najgorszych nagrywarek, z jaką miałem do czynienia. Napęd ten nie tylko nie odczytywał dużej ilości płyt, nie tylko odpadała od niego maskownica, ale co gorsza, nagrywał płyty w taki sposób, że tylko na tym napędzie dało się je później odczytać. Wiem, że większość nagrywarek w notebookach to krapy, ale jest jakaś granica i produkt Matsushita ją przekroczył. Dlatego bardzo szybko przesiadłem się na zewnętrzne napędy. Warto zaznaczyć, że były to czasy, kiedy płyty CD czy DVD były w ciągłym użytku. Dzisiaj jednak nie musimy się tym przejmować. Każdy ma pewnie jakiegoś pendrive'a i taki pendrive często eliminuje potrzebę korzystania z napędu optycznego. Zawsze można się ratować takim zewnętrznym albo udostępnić sobie czytnik płyt przez domową sieć z innego desktopowego komputera. Dodam jeszcze, że jest to napęd beztackowy. Przechodzimy do gier i muszę wam zdradzić, że trochę mnie poniosło, bo tych gier jest ponad 70. Chciałem pokazać wam gry, w które ja grałem na tym sprzęcie w latach jego świetności i tym samym wiem dobrze, jak te gry działały. Będą więc gry z epoki tego sprzętu, będą te z czasów 3DFX-a, tutaj w roli udawacza akceleratora będzie Englite, oraz będą gry, których raczej nie powinniśmy odpalać na tym laptopie, ale ja i tak je odpalałem. Od razu przyznaję się, że w niektórych przypadkach będę wam pokazywał wersję demonstracyjną, bo choć mam oryginalny odpowiednik na GOG-u czy Steamie, to nie zawsze udawało mi się zmusić tę wersję do współpracy, a z demem zwykle nie było problemu. Muszę też wspomnieć o procesie przechwytywania. Wszystko nagrywałem zewnętrznym graberem i była to prawdziwa męczarnia. Klonowanie obrazu pod XPEC-em nie było nigdy przyjemne, a mój graber do najfajniejszych nie należy. W dodatku mamy tutaj do czynienia z kartą ATI i sterownikiem, który nie jest oficjalny. Einstein powiedział kiedyś, że powtarzanie tych samych czynności i spodziewanie się innych rezultatów to przejaw szaleństwa. Cóż, najwyraźniej nie był posiadaczem karty ATI Radeon i grabera Avermedia i nie próbował z tym kombo nagrać jakiegoś gameplaya. Rzeczywistość wyglądała tak, że przez większość czasu widziałem albo taki ekran, albo taki ekran. Jednak powtarzając te same czynności kilka razy, obraz się pojawiał. Pomagałem sobie też taką przelotką i były sytuacje, że gadżet sprawdzał się lepiej niż bezpośrednie podpięcie grabera pod złącze VGA. Jest jeszcze jedna ważna informacja. Otóż natywna rozdzielczość matrycy to 1280x800. Niestety nie jest to przyjazna rozdzielczość dla chyba wszystkich graberów. Dlatego w wielu sytuacjach, nawet jak gra oferowała taką rozdzielczość, to ustawiałem tryb 1280x720, aby móc nagrać gameplay. Bierzcie pod uwagę, że laptop nie miałby problemów z odpaleniem takiej gry w natywnej rozdzielczości. Musiałem też grzebać przy odświeżaniu, dlatego czasami VSync jest tutaj na poziomie 59 klatek. Reasumując, problemów było kilka, ale jakoś sobie poradziłem, a musicie wiedzieć, że problemy z aspektem nagrywania gier to nie jedyne atrakcje. Zacznę więc od gry, która nastręczyła mi najwięcej problemów na tym sprzęcie. Freedom Fighters. Nie dlatego, bo miałem problemy z graberem, nie dlatego, bo lapek jest za słaby, a dlatego, bo jest za mocny i gra działa tutaj tak, jakby Acer coś... O tak. Gra nie oferuje opcji włączenia VSync'a, włączenie go na sterowniku nie dawało żadnych rezultatów, rozwiązaniem okazał się malutki programik, który jest częścią pakietu Riva Tuner, ale można go odpalić bez tej paczki. Problem rozwiązany. Freedom Fighters przy najlepszych detalach w rozdzielczości 1024x768 zatrzymuje się na VSync'u, a w dołku pokazuje jakieś 30 klatek, ale bardzo rzadko spada tak nisko. Aha, jeśli gry was nie interesują, to możecie przeskoczyć do... tego czasu. Krok 2 przy najlepszych detalach i w 720p niemal cały czas pokazuje VSync'owe 30 klatek. Zapomniany szlager sprzed lat Second Sight w rozdzielczości 1024x768 i przy najlepszych opcjach graficznych pokazuje stale maksymalną liczbę FPS-ów. Średnia ilość klatek w benchmarku zaszytym w grze Company of Heroes wyniosła dokładnie 28,3. Detale ustawione na minimalne z domieszką średnich, a rozdzielczość na 1280x720. Alien Shooter 2 z dopiskiem Reloaded w rozdzielczości 1024x768 i maksymalnych detalach pokazuje przedział 58-60 klatek. To jak słabo działał tutaj Gothic zawsze mnie dziwiło.
Gameplay, który widzicie, to gra odpalona w rozdzielczości 800x600 i profil wysoka wydajność, czyli opcje graficzne na minimum. Dobijamy z klatkami do około V-Synca, ale nagle, nie wiadomo dlaczego, nawet jak na ekranie nic się nie dzieje, klatki nurkują nawet do nastu. Doom 3 pozwolił na detale średnie i rozdzielczość 1024x768. Rezultat to 3060 klatek, z doświadczenia wiem, że dodatek też działa tutaj dobrze. Znalazłem nawet stare płyty z grą. GTA Vice City w 720p działa prawie cały czas z klatkami od setki w górę i to przy najwyższych detalach, czyli przy maksymalnej odległości widzenia, bo innych opcji graficznych tutaj brak. Sprawdziłem też GTA San Andreas, rozdzielczość również 1280x720, ale z detalami musiałem zjechać niemal na sam dół. Rezultat to klatki od 30 do 70. Nosferatu to gra, która nawet jak wyszła, nie prezentowała się najlepiej, a miało to miejsce w 2003 roku. Na tym sprzęcie tytuł nie robi problemów. 1024x768 plus maksymalne detale i widzimy nawet ponad 200 klatek. Sacrifice to jedna z tych gier, w którą grałem na tym sprzęcie dość namiętnie. Detale na maksa i rozdzielczość 1024x768 nie stanowią żadnego problemu. Zwykle widzimy maksymalną liczbę klatek, sporadycznie FPS-y spadają do 50. Painkiller to kolejny tytuł, który ograłem na tym laptopie na wszystkie możliwe sposoby. W celach testowych zainstalowałem wersję Black, czyli z dodatkiem i z większą ilością opcji graficznych. W 720p i przy średnich detalach gra działała z klatkami w przedziale 40-80. Przy okazji tej gry podzielę się z Wami małą ciekawostką. Otóż swego czasu byłem członkiem redakcji oficjalnej polskiej strony o Painkillerze i to właśnie za sprawą tej gry, stojąc wobec wyboru aplikacji do grafiki 3D, 3D Studio Max czy Maya, wybrałem opcję numer 2, co nie było u nas w kraju popularnym wyborem. Cały czas mam swoje płyty z dobrej gry, w ramach której Painkiller był u nas sprzedawany za jakieś śmieszne pieniądze. Jeśli mnie pamięć nie myli, było to 19,99. Pamiętam też, jak koledzy za Odrą wykupywali nakłady dobrej gry z Painkillerem, bo choć gra była po polsku, to klucz gry był międzynarodowy, a u nich gra kosztowała tyle co nowa gra. Painkiller miał popularny niegdyś tryb multiplayer, więc zapotrzebowanie na tanie polskie klucze było duże. Idziemy dalej. W pierwszym Blair Witch opcji graficznych nie ma, więc jedyne co możemy zmienić to rozdzielczość. Po ustawieniu 1024x768 widzimy 58-60 klatek, jednak podczas przerywników zdarzają się większe dropy. W Half-Life 2 możemy sobie pozwolić na wysokie detale i rozdzielczość 720p. Liczenie klatek zaczyna się od 50 i nierzadko przebijają pułap setki. W Uplink również brak opcji graficznych i po ustawieniu 1024x768 bez niespodzianki widzimy maksymalną liczbę klatek. Crimson Skies to kolejny tytuł, który rozbija tutaj klatkowy bank. Przy 1024x768 i maksymalnych detalach klatki liczymy od 100, ale częściej widzimy ponad 200. Jeśli w 2001 roku chciało się polatać wirtualnym helikopterem, to nie było lepszego wyboru niż Comanche 4. 1024x768, detale na samej górze i klatki też. Dopiero robiąc ten materiał dowiedziałem się, że program Celebrity Deathmatch miał swoją polską nazwę. Uwaga! Zapasy na śmierć i życie. Później zmieniono nazwę na bardziej pasującą, Pojedynek Gwiazd. Ten serial robiony techniką animacji poklatkowej miał nawet fajne momenty, ale już gra żerująca na tytule okazała się klapą. Niemniej klapa ta działa tutaj z maksymalną liczbą klatek przy rozdzielczości 1024x768 i przy domyślnych opcjach graficznych, bo gra zwyczajnie ich nie ma. W Neurohunter pogramy tutaj w 1280x720 przy detalach ustawionych na najwyższe. Klatki utrzymują się w przedziale 30-60. PetSoccer w 1024x768 przy najlepszych opcjach graficznych dobija z klatkami do V-Synca i nie spada z tego poziomu często. W Aquanox ustawiłem rozdzielczość 1280x720 i po ustawieniu wszystkich detali na najwyższe, gra działa w przedziale klatkowym 30-60. Kleopatra, ale nie ten dodatek do Faraona, tylko Kleopatra Droga do Tronu, czyli gra przygodowa w stylu Mysta, przy domyślnych opcjach graficznych w rozdzielczości 1024x768 działa tutaj niemal cały czas z maksymalną liczbą klatek. Obliviona też miałem niegdyś okazję ograć na tym laptopie. Niestety, maksimum na jakim mogłem sobie pozwolić to 640x480 i detale
najniższe. Co prawda ja rozciągałem tę rozdzielczość do proporcji ekranu. Na małym ekraniku YouTube'a tego nie widać, sugerują obejrzenie tego fragmentu na pełnym ekranie. Takie to były czasy. Nie dajcie się nabrać na wysoką liczbę klatek, która czasami przebija nawet 100. Jak zaczniecie czarować czy machać szabelką, framerate drastycznie spadnie. Ponad 100 klatek w Simpsons Hit and Run w 1024x768 przy domyślnych opcjach graficznych, bo innych nie ma, to chyba niezły wynik. Czasami klatki przebijają nawet pułap 200. Crash Day nie było z pewnością wielkim hitem, ale nie można było powiedzieć, że gra wyglądała źle. Tutaj przy maksymalnych detalach graficznych w 720p wyciskamy przedział od 30 do 60 fpsów. Częściej widzimy górną granicę. Hot Chicks and Girl Sticks, czyli jak sugeruje tytuł, ścigałka ze skąpo ubranymi paniami, śmiga tutaj wzorowo, zatrzymując się z klatkami na V-Synku zaszytym w grze. I to przy rozdzielczości 1024x768 i przy najlepszych detalach. Wydajność drugiego Flatouta zaskakuje. Nie była to najbrzydsza gra i dużo się tutaj dzieje na ekranie, jednak na tym laptopie przy 720p i maksymalnych detalach widzimy prawie cały czas 40 kilka fpsów. Nie będzie niespodzianką, że Roller Coaster Tycoon 2 nie był wyzwaniem dla tego sprzętu i to w 1280x720. Przedział 30-60 klatek pokazał Chaos Legion, detale ustawione na maksymalne jakie się dało, a rozdzielczość to 1024x768. Tak samo ustawiony Sacred działa z klatkami w przedziale 50-60. Dolnej granicy doświadczamy tylko wtedy, jak na ekranie jest wielu przeciwników i dużo się dzieje. Najlepsze moim zdaniem Anno, czyli wersja 1701, działa tutaj zaskakująco szybko. Rozdzielczość 720p, detale w większości na minimum i widzimy przedział od 20 na największym oddaleniu do nawet 50, jak zjedziemy kamerą niżej. W grze Car Ciężar Korony bez niespodzianki. 1024x768 i cały czas płynna rozgrywka. Call of Cthulhu Mroczne Zakątki Świata z włączonym antyaliasingiem, ale ustawionym na minimalną wartość i w rozdzielczości 1280x720 działa płynnie. 30-60 klatek. W Movies widzimy przedział 50-60 fpsów przy najlepszych opcjach graficznych i w rozdzielczości 1024x768. Co ciekawe, na gameplayu widzicie, że z modelami wszystko jest ok, jednak na monitorze laptopa wszystkie modele są czarne, co jest znanym bugiem tej gry. Do głowy by mi nie przyszło, że na sklonowanym ekranie glitche znikną. Cóż, z rezultatami się nie dyskutuje. Star Wars Empire at War ustawiony na detale średnie i 720p nawet podczas potyczek utrzymywał wysoką liczbę klatek. W dołku 40, na górce ponad 100. Port Royal, niezależnie od tego czy wyświetla się mapa świata czy konkretna lokacja z bliska, to w 1024x768 i z opcjami graficznymi ustawionymi na maksymalne pokazuje stałe V-synkowe 59-60 klatek. Overlord po ustawieniu rozdzielczości 800x600 i detali na najniższym poziomie jest całkiem grywalny. Klatki co prawda spadają czasami do 20, ale przez większość czasu widzimy 30, co jest maksymalną liczbą FPS-ów, na jaką pozwala gra. FPS-y w cały czas świetnie wyglądającym Temple of Elemental Evil przy rozdzielczości 1024x768 i maksymalnych detalach skaczą od 30 do 60. W Majesty 2 wybrałem najniższe opcje graficzne i rozdzielczość 1024x768. Na pierwszy rzut oka wygląda, że gra działa dość szybko, 30-60 klatek, ale po kilkudziesięciu minutach, jak bohaterów i budynków pojawi się więcej, to klatki spadają czasami nawet do 20 kilku. 1024x768 i średnie detale to wszystko, co udaje się wycisnąć z Settlers 2 Anniversary. Na dłuższą metę trzeba rozważyć zmniejszenie rozdzielczości, bo gdy osada się rozrośnie, to częściej widzimy poniżej 20 klatek. UAS Racing 4x4 jest dość wymagającą grą, więc maks na jaki możemy sobie pozwolić to 800x600, a detale to miks średnich i niskich, w większości niskich. Pomimo tego gra nie działa wybitnie szybko, licznik pokazuje 20-60 klatek, często 20 kilka. Trójwymiarowa wersja strzelania do kur pod tytułem Redneck Kentucky nie robi problemów w 1024x768 i przy maksymalnych detalach. Najmniejsza liczba klatek, jaką zaobserwowałem, to 30, ale gra przebija nawet 70.
Soldier of Fortune 2 nie protestował nawet przy wysokim profilu graficznym i w rozdzielczości 1024x768. Klatki najczęściej oscylują w granicy VSync-a, tylko czasami spadają do około 30. Dune 2000 w 1024x768 oczywiście nie było problemem dla Acera, ale żaden to wyczyn, gra chodzi nawet na Pentiumie 120. Wiem, bo sprawdzałem. W Pure Pinball 2 Redux ustawiłem najlepsze detale i rozdzielczość 1024x768. Rezultat to klatki od 100 w górę. Nie był to najlepszy pinball, ale jeśli ktoś miałby ochotę w niego pograć, to za niewielkie pieniądze można go zdobyć na GOGu i odpalić po 20. Klatki Warhammer 40 000 Dawn of War skakały od 25 do 30. Rozdzielczość 1024x768, detale na maksa. F-16 Multirole Fighter w odświeżonej edycji pozwolił na ustawienie 1024x768, ale nie pozwolił Frapsowi na wyświetlenie klatek. Widać jednak, że gra działa płynnie. Kane & Lynch to gra, w którą grało się na PS3 albo Xboxie 360 i zdecydowanie gra wymaga mocniejszego sprzętu niż testowany Acer. 800x600 detale tak niskie jak tylko dało się ustawić i... raz, że gra wygląda źle, a dwa, klatki są bardzo dynamiczne. Dobijają nawet do 80, ale kiedy ich potrzebujemy, to nurkują do 100. Średnia liczba FPS-ów w benchmarku gry FIR to 38. Test przeprowadziłem przy rozdzielczości 1024x768, ale z detalami musiałem zjechać na sam dół. W No One Lives Forever suwak z ustawieniami graficznymi najbardziej po prawej stronie i rozdzielczość 1024x768. W rezultacie widzimy niemal cały czas maksymalną liczbę klatek. Wydajność maszynki w parze z grą FIFA 2008 jest dość zaskakująca. Spodziewałem się spektakularnego pokazu slajdów, ale przy 800x600 i przy domyślnych opcjach graficznych mamy przyjemny przedział 50-60 fpsów. Jeśli chcemy grać w Empire Earth 3 w rozdzielczości 1024x768, to musimy zjechać z detalami na sam dół. Jednak nawet przy tak niskich opcjach klatki i tak spadają do poziomu 20 kilku. W Delta Force Land Warrior możemy sobie pozwolić na maksymalne detale i rozdzielczość 1024x768. FPS-y cały czas ocierają się o VSync-a. Cold Fear w 1024x768 i przy średnim profilu graficznym pokazał stabilne 30 klatek. Ale o dziwo, chyba nie jest to VSync, bo sporadycznie gra dobija do 60 klatek i wraca do równych 30. W Ignition odpalonym z pomocą N-Glide jest jakiś problem z kolorami i jasnością, jednak gra działa płynnie. Niech to będzie ostrzeżenie, nie każda 3D fixowa gra działa dobrze z wybranym Glide Wrapperem. W Need for Speed Underground 2 ustawiłem średnie detale i rozdzielczość 1024x768. Klatki skaczą od 30 do 60. Najczęściej jest ich 40 kilka. Max Payne okazał się bardziej wymagający niż zakładałem, bo choć gra działa tutaj w rozdzielczości 1280x720 i przy najlepszych opcjach graficznych, to klatki potrafią spaść nawet do 30 kilku. Ponad 100 klatek w Serious Sam to tutaj normalność. Dropy poniżej setki zdarzają się, ale tylko sporadycznie. Taki wynik uzyskujemy przy najlepszych opcjach graficznych i rozdzielczości 1024x768. Czwarta cywilizacja działa tutaj bardzo dobrze, nawet w 720p przy wysokim profilu graficznym. Liczba klatek może nie powala, ale to jest cywilizacja. Niewiele tutaj dynamicznych pościgów, więc te 25 klatek w górę jest jak najbardziej do zaakceptowania. Pora odpowiedzieć na pytanie, które wszystkim chodzi po głowie. Czy odpali Crysisa? Tak, ale nie bez wysiłku. Aby zobaczyć grywalny przedział 25-60 klatek, trzeba ustawić minimalną oferowaną przez grę rozdzielczość, czyli 800x600 i najniższe detale. Warcraft 3 trzyma FPS-y w przedziale 50-60 i to w rozdzielczości 1280x720, ale detale zostawiłem na poziomie średnim, bo przy większej liczbie jednostek klatki lubią spaść nawet do 30. Commandos 3 pozwolił na ustawienie wysokich detali i przy rozdzielczości 800x600, której zresztą nie da się zmienić, gra działa ze stałą prędkością 25 klatek na sekundę, co jest prawdopodobnie ustawionym na sztywno limitem. Opcje graficzne najlepsze, jakie dało się wybrać, rozdzielczość 1024x768 i Van Dying cały czas widzimy najwyższą obsługiwaną przez grę liczbę klatek.
Take No Prisoners odpaliłem w rozdzielczości 800x600, czyli maksymalnej, jaka była dostępna i przy domyślnych opcjach graficznych, bo gra żadnych nie ma. Rezultat to przedział klatkowy 40-60, często stałe 60. Return to Castle Wolfenstein odpaliłem z ciekawości, bo wiadomo, że gra działałaby tutaj dobrze. I niestety nie udało mi się wyświetlić klatek z pomocą frapsa. Nieważne, widać dobrze, że gra jest bardzo płynna i to w rozdzielczości 1024x768 i przy najwyższych ustawieniach graficznych. Stabs the Zombie nie chodzi tutaj najlepiej i to nawet po ustawieniu rozdzielczości 800x600 i wybraniu opcji graficznych w większości najniższych. Niby 30 klatek przez większą część zabawy, ale jak tylko zacznie się coś dziać, klatki spadają nawet do kilkunastu. Startopia nawet po ustawieniu najlepszych detali i rozdzielczości 1280x720 trzymała przyjemny przedział klatkowy od 50 do 60. Drugą część gry Syberia sprawdziłem tylko dlatego, bo akurat miałem ją pod ręką. Nie spodziewałem się problemów na tym laptopie i problemów nie było. Wysokie detale, domyślna rozdzielczość, której nie da się zmienić, czyli 800x600 i niemal cały czas dobijamy do fałsenka. Komandosi w wydaniu FPS-owym, czyli Strike Force, działają tutaj bardzo dobrze, zwykle w przedziale 30-60 klatek i to w 720p i detalach ustawionych na profil wysoki. W Blade Runner fraps liczy klatki chyba w oparciu o zmieniające się światło, jakby nie było, gra działa płynnie. Airfix Dogfighter działa dobrze wszędzie, a na testowanym laptopie działa nie tyle dobrze, a wręcz bardzo dobrze. 720p, najwyższe detale i stale widzimy maksymalną liczbę klatek, na jaką pozwala gra. Tomb Raider Legend też przykuł mnie kiedyś do tego notebooka i wiem, że z detalami nie można tutaj przesadzić. Przy 1024x768 ustawiłem średnie, dzięki czemu nawet w bardziej wymagających lokacjach klatki utrzymywały się na przyzwoitym poziomie. W dołku notujemy ich 30, w szczycie 70. Na koniec MDK. Detale wysokie i jak pewnie się domyślacie, żadnych problemów z płynnością nie ma. Rzutem na taśmę sprawdziłem jeszcze drugą część, 720p, ustawienia graficzne na maksymalnym poziomie i cały czas ocieramy się o fałsynka zaszytego w grze. Jeszcze rzut okiem na watomierz. 70W to maksymalny odczyt, więc nie ma powodów do niepokoju. Nawet po pinmodzie i po podkręceniu układu graficznego. Czasami udaje się kupić taki sprzęt, który służy nam tak długo, że dochodzimy do wniosku: kurde, jeśli jutro się spali, to nie będę miał mu tego za złe. Takim sprzętem jest dla mnie omawiany Acer 1692 WLMI. Towarzyszy mi od 2005 roku, bawił mnie grami, filmami, był moim jedynym komputerem po wyprowadzce z domu rodziców, był sprzętem, na którym pracowałem, renderowałem filmy, animacje zrobione w Maji i cały czas jest ze mną z nową rolą. Maszynki do odpalania starszych gier. Tak się składa, że ten model notebooka przez lata kupiłem już 5 razy. Głównie dla znajomych, którzy chcieli sprzęt właśnie do retro gier. Na przestrzeni ostatnich lat płaciłem za ten model max 150 zł, choć w dniu premiery kosztował coś w okolicy 6000 zł. Czasami warto zaryzykować i nabyć niesprawny, ale na pierwszy rzut oka działający egzemplarz, albo niekompletny, bez RAM-u, zasilacza czy dysku. Jak widzieliście, są to groszowe sprawy. W każdym razie 150 zł jest realną ceną za gotowego do pracy laptopa. Jeśli teraz zestawimy to z terminalem, który pokazywałem w innym materiale, to cienki klient wypada w porównaniu cienko. Cenowo wychodzi podobnie, a wynajnościowo? Stokowy procesor w Acerze osiągnął w teście Cinebench 2003 czas 114,3 sekund. W tym samym teście Geode z Fujitsu męczył się ze sceną niecałe 214 sekund. Na laptopie wynik z Trzynomarka 2001 SE to 15 879 punktów. Na terminalu zobaczyliśmy 1388. W grach też jest o wiele lepiej. Na terminalu w Simpsons Hit and Run musiałem ustawić 640x480, a klatki i tak spadały do kilkunastu. Na lapku gramy w 1024x768 i widzimy przedział od 100 do ponad 200 klatek. Serious Sam spadał do 20 kilku klatek, również 640x480. Tutaj widzimy przez większą część gry ponad 100 i to w 1024x768. W Soldier of Fortune 2 na terminalu nawet ustawienie najniższych detali rozdzielczości 640x480 nie pomogło, bo klatki poniżej 20 były częstym widokiem. Na Acerze gramy w 1024x768 przy wysokich detalach.
Pet Soccer był całkiem grywalny na cienkim kliencie, 30-60 klatek, ale dopiero w 640x480 i przy najniższych opcjach graficznych. Teraz detale są ustawione na maksymalne, a rozdzielczość to 1024x768. Rezultat? Prawie cały czas FSync. Odpalony na terminalu Airfix Dogfighter pozwolił jedynie na 800x600. Klatki co prawda spadały czasami do 20 kilku, ale dobijały do 60. Na laptopie gramy w 720p i klatki cały czas dobijają do zaszytego w grze FSync'a. W skrócie, laptop jest o wiele lepszym sprzętem i wcale nie wychodzi jakoś specjalnie drożej niż terminal, o czym za chwilę. Do tego w laptopie mamy od razu monitor, ale wcale nie musimy z niego korzystać. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby ustawić funkcję przycisku hibernacji na wyłączenie matrycy i podpięcie laptopa do monitora. Przy okazji hibernacji coś mi się przypomniało. Jak wspomniałem, robiłem na tym laptopie rendery potrzebne na studia, jednak były to czasy, kiedy większość z nas posiadała jeden komputer czy laptop, na którym trzymało się wszystkie rzeczy i którego używało się jako głównej maszynki do internetu. U mnie ten notebook pełnił wszystkie role, ale jeden render trwał czasami kilka dni. Powtórzę, kilka dni. Cały czas potrzebowałem komputera do mailowania, przeglądania internetu i przypomniała mi się taka sytuacja, że musiałem być z laptopem w kilku miejscach, w trakcie renderowania. Baterii starczało na jakieś 30-40 minut mocnego obciążenia. Uporałem się z tym tak, zmieniłem funkcję hibernowania na wygaszenie ekranu, a grawkami odsłoniłem w plecaku otwór, modliłem się, aby akurat nie padało, oraz tak układałem drogę, aby w przeciągu 30 minut znaleźć się obok jakiegoś gniazdka. I tak sobie szedłem przez miasto z ciepłym, szumiącym plecakiem. Wiem, prostszym sposobem byłaby hibernacja, ale z jakiegoś powodu Maja nie odzyskiwała stabilności po wybudzeniu, jeśli akurat przeprowadzany był render. Fajne czasy, a zdradzę, że przynajmniej dwa razy po takim renderze okazało się, że wybrałem złą kamerę i wszystko od nowa. Dochodzę do wniosku, że laptop w roli retro peceta to najtańsza i chyba najwygodniejsza opcja dla każdego, kto chce pobawić się starszymi grami na dedykowanym sprzęcie. Nawet mój retro pecet z Pentiumem 4 wypada blado w porównaniu z tym Acerem, zwłaszcza cenowo, ale też wydajnościowo. Pentium 4 z taktowaniem 2 GHz, jaki znalazł się w retro pececie, męczył się ze sceną w Cinebench 2003 przez jakieś 133 sekundy. Tutaj po modyfikacji suketu i wymianie procka na Pentiuma M735, co dało nam taktowanie 2,26 GHz, scena została wyrenderowana w 88,2 sekund. Grafika GeForce 5200 użyta w retro PC-cie w teście 3D Mark 2001 SE w parze ze wspomnianym Pentiumem 4 2 GHz uzyskuje 3332 punktów. Natomiast X700, niepodkręcone przy stokowym procesorze, jaki był w laptopie, czyli Pentium M740, pokazało nam 15879 punktów. To jest dosłownie przepaść. Need for Speed 2 na retro PC-cie miał ustawione średnie detale i rozdzielczość 640x480. Nie trzeba wyświetlać klatek, aby zaobserwować, że jest ich mało. Na omawianym notebooku gra działa przy takich samych detalach, ale w rozdzielczości 1024x768 i widać, że rozgrywka jest płynniejsza. Porównajmy jeszcze ceny. Terminal w konfiguracji, jaką widzicie na ekranie, to wydatek rzędu 170 zł. Z wyceną retro peceta będzie problem, bo musiałoby to być wiele podzespołów kupowanych oddzielnie. Na oko szacuję cenę na jakieś 300 zł. Natomiast notebook, zakładając, że kupicie go za 100 zł, jak mi się często udawało, to już macie sprzęt o lepszej specyfikacji niż dwie konkurencyjne konstrukcje. Ale załóżmy, że laptop będzie kosztował dwa razy tyle. Dodacie do niego procesor za 10 zł, wymaksujecie RAM za 6 zł i dodacie dysk SSD z przelotką. Razem wyjdzie jakieś 300 zł za o wiele lepszą maszynkę niż terminal czy składany przeze mnie retro PC. I dodatkowo jest to rozwiązanie już z monitorem, klawiaturą, głośnikami itd. Ale, jak pewnie doskonale wiecie, z cenami za retro sprzęt robi się ostatnio coś dziwnego. To, że mi się udawało tak tanio nabić te laptopy kilka lat temu, nie oznacza, że uda się to zrobić dzisiaj. Dochodzi też problem z dostępnością. Przez kilka tygodni próbowałem znaleźć ten konkretny działający model i nie udało mi się, a szukałem na kilku serwisach, w tym za granicą. Pamiętajcie zatem, że można się ratować tymi bliźniaczymi konfiguracjami od konkurencji. W zasadzie to ważne, aby laptop miał mobilną grafikę X700
oraz procesor Pentium M. Reszta to detale. Alternatywnie, jeśli akurat nie znajdziecie notebooka z grafiką X700, możecie szukać Nvidia'owego odpowiednika tego modelu, czyli GeForce GO 6600. W praktyce, czyli w grach, karty są wydajnościowo zbliżone. Jedna wypada lepiej w jednej grze, druga w innej, ale nie będą to wielkie różnice. W testach natomiast karta zielonych wypada znacznie lepiej. Notebook Check podaje, że GeForce jest o 18% lepszy. Przykładowa seria notebooków, gdzie osadzono obie te karty, to Toshiba Satellite M40. Znalazłem nawet ogłoszenie na wersję z GeForce'em za 150 zł. Patrząc na ceny terminala czy peceta złożonego pod kątem retro, trudno nie dojść do wniosku, że to się nie opłaca. Notebooki wychodzą taniej i mają cały wachlarz atutów, o których już wspomniałem. Szczególnie blado wypadają terminale, bo ich głównym atutem był kompaktowy rozmiar, kosztem wydajności. Laptopy też są kompaktowe, też zmieszczą się za monitorem, a są przy tym o wiele wydajniejsze. Minusem laptopów na pewno jest to, że często nie są skore do współpracy z innym systemem niż ten, z którym były dostarczane, albo pod który były tworzone. Dla przykładu, ten Acer zawiesza się podczas instalowania okienek 98 i jedyna opcja to przenoszenie dysku z innego komputera, gdzie przeprowadzona była instalacja. Ale i tak do większości urządzeń nie ma sterownika, więc po zabawie. W tym miejscu się z Wami żegnam, a jeśli macie jakieś swoje typy na dobry i tani laptop do retrogrania, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie dowiem się też, jakie jest Wasze zdanie, terminal czy starszy laptop. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Thank you.